Areszt dla opozycjonistek, grzywny dla dziennikarzy Białoruś, opozycjonistki i dziennikarze skazani. Dwie członkini opozycyjnej Rady Koordynacyjnej zostały w poniedziałek skazane na karę aresztu. Kilkorgu białoruskich dziennikarzy, zatrzymanych w ostatnich dniach, wymierzono natomiast kary grzywien, podały białoruskie media. Członkini Rady, Wolha Szparaga i Julia Mickiewicz, zatrzymane w piątek, zostały skazane przez sąd w Mińsku na kary po 15 dni aresztu za udział w nielegalnym zgromadzeniu, poinformował portal tut.by. O grzywnach dla dziennikarzy powiadomiło natomiast Radio Swoboda. Dziennikarka z Homla Larysa Szczerakowa została skazana na grzywnę w wysokości 810 rubli 1200 zł za udział w nielegalnej pikiecie. 5 października stanęła ona przy areszcie z plakatem popierającym zatrzymaną koleżankę i zniesienie obowiązku akredytacji. Taki sam wyrok otrzymała miejska dziennikarka Jałchinia do Uchaja. Uznano, że złamała przepisy o masowych zgromadzeniach dwa razy, 5 września i 29 sierpnia. Redaktorka naczelna niezależnego portalu Silnyje Nowosti z Homla Hanna Jakrztas została skazana na grzywnę wysokości 540 rubli 800 zł za udział w nielegalnej akcji. W niedzielę skazano na grzywny 810 rubli również dziennikarza telewizji Biełsat Dzmitryja Mickiewicza, zatrzymanego tego dnia podczas protestów w Mińsku.